No tak, wczorajszy konkurs zdecydowanie nie był, nie można powiedzieć, że był wyjątkowo udany. Wynik na pewno niesatysfakcjonujący, tym bardziej, że rzuty były dużo lepsze, ale niestety lądowały w siatce, spóźniałem trochę prawą nogę na końcu, usztywniałem się i wychodziło jak wychodziło. Zadowolony z brązowego medalu jak najbardziej. Mam nadzieję, że rozpocząłem swoją batalię o medale Mistrzostw Europy. Jestem jeszcze młodym zawodnikiem, 18-letnim dopiero, więc wprawdzie podwójnie, ale zawsze, więc jeszcze, jeżeli uda się kontynuować karierę, no to jest szansa na kolejne medale Mistrzostw Europy. Tak na pewno liczyłem się z tym, że będzie ciężko wygrać z Christianem Parszem, który w tym roku pokazywał, że jednak jest w dobrej formie. No, wczorajsze rzuty nie były takie, jakbym chciał. Liczyłem na to, że uda się zająć miejsce zaraz za Christianem. Okazało się, że Aleksiej Zagornie w ostatniej kolejce nie zrobił mi prezentu urodzinowego. No ale i tak jest brązowy medal, także z tego się cieszę. Nigdy nie udawało mi się z Mistrzostw Europy przyjeżdżać z jakimkolwiek krążkiem. Także na pewno jest to dla mnie wyjątkowa sytuacja, więc mam nadzieję, że to jest dobry prognostyk przed igrzyskami. Wiadomo, że wszystkie imprezy główne mają swoje prawa i nie zawsze tabela w 100% odzwierciedla to, co się dzieje na samej głównej imprezie. Ja wygrywając Igrzyska Olimpijskie w Sydney, mój wynik, który tam osiągnąłem, był dopiero 21. wynikiem na świecie, jakbyśmy popatrzyli na statystyki. Także to jeszcze o niczym nie świadczy. Trzeba wyjść na Stadion Olimpijski i tam pokazać się z najlepszej strony. Jak to będzie wyglądało w Londynie? Mam nadzieję, że ilość reprezentantów Polski w rzucie młotem przejdzie w jakość i przywieziemy z Londynu chociażby jeden medal, a najlepiej kilka. W 1992 roku pierwszy raz miałem okazję startować rzeczywiście na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. To się bodajże nazywało we francuskim K coś tam. I to była pierwsza moja duża impreza. Potem rok później, w 1993 roku startowałem w Mistrzostwach Europy Juniorów w San Sebastian, tam zajmując 7. miejsce. Moje pierwsze Mistrzostwa Europy to Budapeszt 1998 rok, także zamierzchła przeszłość. No nigdy nie można tak zakładać, że tak będzie to wyglądało od samego początku. Sądzę, że jakby ktoś powiedział mi, kiedy miałem niespełna 13 lat i przyszedłem na swoje pierwsze treningi na Stadion AZS-u, że będę przez najbliższe 23 lata rzucał młotem, to chyba bym w to do końca nie uwierzył. No zdecydowanie jednak większość zawodników, którzy osiągają wyniki i zdobywają medale, to są, można zacytować klasyka, krnąbrni zawodnicy. Ja na pewno takim również jestem. No cieszę się, że udaje mi się od 12 lat, licząc jako pierwszy wielki sukces medal olimpijski w Sydney, cały czas trwać na posterunku i mieszać coś w okolicach podium, czy to teraz Mistrzostw Europy, czy Mistrzostw Świata. I mam nadzieję, że na tym jeszcze nie koniec.